Silvia. Vengo anch'io. Vengo anch'io. Anita Ekberg, kąpiąca się w rzymskiej fontannie w słynnej już scenie ze Słodkiego życia Felliniego, jeszcze do niedawna uchodziła za symbol piękna. I o pięknie dzisiaj chciałbym porozmawiać. Ale żeby je dobrze zrozumieć, musimy cofnąć się do czasów, kiedy ideał piękna kobiecego wyglądał tak, jak Wenus z Willendorfu. Do tej statuetki mężczyźni wzdychali i takie kobiety uznawali za najpiękniejsze, aż później Homer, tyle że nie ten, uznał, że Kalos Kagatos to symbol piękna. Piękny i dobry, połączone w jednym pojęciu, tak naprawdę miały uosabiać właśnie ideał kobiety. Happy birthday to you. Happy birthday. Ideał kobiety zmieniał się na przestrzeni lat, ale w XX wieku niezawiśle panowała Marilyn Monroe, jedyna kobieta, która mogła zaśpiewać prezydentowi 100 lat, wzbudzając tym samym ciarki u całej widowni. Za ideał piękna w moim pokoleniu uchodziła anorektyczna i przealkoholizowana Kate Moss. Natomiast trzeba pamiętać, że nie ona rozpoczęła ten trend chudości, który utrzymuje się aż prawie do dzisiaj, ale inna brytyjska piękność z lat 60. Oczywiście mówię tutaj o pojmowaniu piękna w kulturze zachodu, ponieważ choćby Daleki Wschód opierał się na nieco innych pojęciach, takich jak wabi-sabi czy kintsugi, asymetrii i niedoskonałości, czy pięknie wydobywanym ze zniszczenia, które zostało naprawione. Ale tak było wcześniej. Ideały piękna górowały nad wszystkimi innymi, wynoszone przez pieśniarzy i artystów na piedestał. Ale w dzisiejszych czasach piękno wydaje się nieokreślone. Nie ma jednego ideału piękna, do którego wszystkie kobiety, bo o kobiecym ideale piękna mówię, miałyby dążyć, czy chciałyby dążyć, lub też po prostu mogłyby wzdychać. I o ile niektóre cechy wyglądu nadal u kobiet są pożądane i uznawane za piękne, takie jak zdrowy wygląd, czysta, jasna cera, czy bujne piersi, o tyle ostatnie 100 lat mocno zmieniły nasze postrzeganie samego piękna, nie tylko dlatego, że nie mamy już jednych ideałów, do których moglibyśmy dążyć, ale też dlatego, że rozwinął się przemysł upiększania kobiet. A wpływ na postrzeganie piękna dziś miał nikt inny jak imigrant z Polski Maksymilian Faktorowicz, który po przeprowadzce do Hollywood zmienił swoje imię i nazwisko na lepiej już brzmiące Max Factor. Bo tam otworzył swoją fabrykę kosmetyków, którą zawojował Hollywood, a co za tym idzie, zawojował uczucia kobiet na całym świecie, które chciały wyglądać jak gwiazdy srebrnego ekranu. Ale w pewnym momencie makijaż tak naturalny, że aż niewidoczny, przestał wystarczać nawet gwiazdom Hollywood. I kiedy Hollywood straciło na wartości w postrzeganiu przez masy, zaczęły pojawiać się nowe ideały piękna, dużo krócej istniejące w naszych świadomościach i coraz częściej nawiązujące do pierwotnych instynktów, jak choćby niedawna sesja zdjęciowa Kim Kardashian, która tak naprawdę przywołuje ideały hotentockiej Wenus, kobiety żyjącej w XIX wieku, która już wtedy swoimi krągłościami zdobywała serca mężczyzn, którzy mogli ją podziwiać na żywo albo na różnych przedstawieniach. A dziś pokusie upiększenia trudno oprzeć się każdej kobiecie, która ma na swoim smartfonie Instagram, Snapchata, gdzie nie tylko rzesza filtrów czeka, ale też odchudzająca kamera, czy wszystkie środki, które są tak dostępne i mają sprawić, że będzie się czuła i będzie wyglądała na bardziej atrakcyjną. I to pojmowanie piękna zostało moim zdaniem świetnie oddane w jednej kwestii filmu Holy Motors Leo Carraxa. La beauté. On dit qu'elle est dans l'œil. Dans l'œil de celui qui regarde. Bo już w XVIII wieku filozof Edmund Burke napisał kwestię, która do dziś wydaje się aktualna. Piękno to w dużej mierze pewna cecha naszego ciała, która za pośrednictwem zmysłów oddziałuje mechanicznie na ludzki umysł. A media masowe obecnie nie prezentują już żadnego modelu standardowego, jedynego ideału piękna naszych czasów. Bo jeśli chcą, mogą przywrócić nawet w reklamie mającej trwałość tygodnia wszystkie doświadczenia awangardy i jednocześnie zaoferować modele z lat 20., 30. i 50., aż do odkrycia niemodnych form z połowy ubiegłego wieku.
Znów proponują ikonografię XIX-wieczną, bajkowy realizm, kształty Mae West i anorektyczny wdzięk dzisiejszych modelek. Czarne piękno Naomi Campbell i anglosaskie piękno Kate Moss. Myślę sobie, że badacz w przyszłości, który pochyli się nad XXI wiekiem, nie będzie mógł już wyodrębnić ideału estetycznego rozpowszechnionego przez media właśnie w naszych czasach, w przeciwieństwie do tego, jak było w przeszłości. Będzie musiał się poddać w obliczu orgii tolerancji i całkowitego synkretyzmu, absolutnego i niepohamowanego politeizmu i demokracji piękna. I zastanawiałem się, jak w tym wszystkim mają sobie poradzić dziś żyjące kobiety, co róż to stawiane w opozycji do nowych ideałów piękna. I wydaje mi się, że tak naprawdę najważniejszą rolę powinni odgrywać mężczyźni, którzy właśnie te kobiety doceniają. I to mężczyźni powinni widzieć za filtrami instagramowymi, snapchatowymi, za warstwą makijażu i odkrywać prawdziwe piękno, mówiąc zamiast wyglądasz pięknie, po prostu jesteś piękna. Zresztą doskonale o tym wiedział Paolo Sorrentino, tak właśnie kończąc swój film Wielkie Piękno. Prima però c'è stata la vita, nascosta sotto il bla 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 bla. È tutto sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio. E il sentimento, l'emozione e la paura. Gli sparuti incostanti sprazzi di bellezza. E poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile. Tutto sepolto dalla coperta dell'imbarazzo dello stare al mondo. Bla, bla, bla. Altrove c'è l'altrove. Io non mi occupo dell'altrove. Dunque, che questo romanzo abbia inizio. In fondo è solo un trucco. Sì, è solo un trucco. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Jak widzicie, po przerwie, ale wróciłem na YouTube'a. Trochę zmieniłem formę, mam nadzieję, że Wam odpowiada. Dajcie znać, jak to wygląda. Oczywiście wszystkiego najlepszego, spóźnione, ale nadal szczere z okazji Dnia Kobiet wszystkim paniom. Mam mocne postanowienie, żeby publikować odcinki raz w tygodniu, więc jeżeli tego nie będę robił, to możecie kopać mnie po tyłku. Możecie mi pisać, czemu nie ma odcinka, ale postaram się, żeby raz w tygodniu zawsze był. Tutaj możecie mnie kopać, czyli Instagram, Facebook i Snapchat. To taki wirtualny kopniak, ale na pewno będzie działał. I cóż, mam nadzieję, że Wam się podobało, bo teraz w ten sposób chciałbym przerabiać różne tematy. Jeżeli macie propozycje jakichś tematów, również możecie mi pisać. W opisie odcinka są materiały, z których korzystałem i więcej do poczytania na temat właśnie piękna, bo wydaje mi się, że to jest bardzo istotna rzecz właśnie teraz. Trzymajcie się ciepło. Jeżeli Wam się podobało, możecie dać łapkę w górę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Do zobaczenia.